Znajdujemy się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie i rozmawiamy o wystawie Roman Ingarden, filozof i fotograf, a razem z nami doktor filozofii Sebastian Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o wystawie, która znajduje się całkiem niedaleko nas i zastanawiam się, jak Pan czyta postać Romana Ingardena z tych fotografii, jaka osoba się panu wyłania, kiedy patrzy Pan na te zdjęcia. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca koncepcja. Pokazać utajoną twórczość filozofa poprzez właśnie te próbki. Fotograficzne, które tutaj się pojawiły na wystawie, i uważam wręcz, że to jest bardzo tajemnicza sprawa. No. Dlatego, że Roman Ingarden, takiego, jakiego znamy z pism filozoficznych, z pism estetycznych, to jest zupełnie inna osoba niż ta, która się pojawia na wystawie. Owszem, gdzieś tam na samym początku możemy dostrzec różne elementy tych zdjęciach, które tutaj możemy oglądać na wystawie, które właściwie których ilustracje możemy odnaleźć, odnaleźć w jego pismach filozoficznych. Natomiast to co jest najbardziej interesujące, to jest właśnie przemiana, jaka się dokonuje i którą możemy obserwować właśnie poprzez taką skupioną lekturę tej wystawy. Przemiana filozofa, który ma swoje Uprzedzenia filozoficzne, które nazywa się założeniami filozoficznymi, ale który w zetknięciu z materią praktyki fotografii nagle zaczyna dostrzegać pewne rzeczy, które, których nie potrafi dać wyraz, wyrazu w formie takiej zdyscyplinowanej, w formie słownej. Więc wydaje mi się, że właśnie ta przemiana, ta tajemnica która tutaj stoi właśnie na tym zetknięciu tej dyskursywności słowa i niedyskursywności widzenia bo to o to tutaj chodzi w widzeniu dokonuje się właśnie przemiana Ingertena w sposobie widzenia czyli dostrzega pan coś na tych fotografiach czego nie czytał pan do tej pory w jego tekstach Zdecydowanie tak zdecydowanie tak e no, ja może użyję takiego takiego eksperymentu myślowego. Jeżeli rysownik miał pewien wycinek rzeczywistości, dostał zadanie, żeby narysować wszystkie relacje, jakie dostrzega pomiędzy rzeczami, które się w tym wycinku rzeczywistości znajdują, to doszedłby do zamalowanej na czarno kartki. I jeszcze nie ująłby tych wszystkich relacji, które można by było wyciągnąć z tej obserwowanej rzeczywistości. Ja myślę, że tutaj u Ingardena mamy do czynienia właśnie z, z tym czymś. Czyli on zaczyna dostrzegać relacje. To nie jest coś takiego to jest, to jest właśnie taki mit danych, że świat jest dany, yy, widzimy książkę, półki, yy, i że wszystko jest jasne. To wcale takie, właśnie takie nie jest. I myślę, że tutaj. Y... Ingarden dostrzegł, że jego spojrzenie ewoluuje. Czyli zaczyna dostrzegać pewne relacje między przedmiotami, których do tej pory nie dostrzegał. Czyli właściwie myślę, że tutaj właśnie ta tajemnica tego, tej rzeczywistości zostaje ujawniona. Moim zdaniem i w moim głębokim przekonaniu Ingarden nie mógł napisać teorii dzieła fotograficznego. Właśnie z tego względu. Właśnie z tego względu. Te pisma były pisane, pisma estetyczne były pisane z pozycji, z pozycji perceptora. I właściwie w żadną, w żadną formę sztuki, o której pisał Ingarden, nie był zaangażowany. W związku z tym w momencie kiedy pojawia się już jego taka osobista praktyka, to tutaj pojawia się, pojawia się właśnie troszkę inne podejście, bo on właściwie został postawiony w sytuacji, że musiałby pisać o teorii twórczości. Czyli musiałby wejść w dziedzinę psychologii, twórczości, a do psychologii miał uraz jako filozof z punktu widzenia właśnie tych, 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 tych swoich założeń filozoficznych. Więc tutaj nie chciał wchodzić, ponieważ psychologia. Subiektywizuje, natomiast jego domeną, i takim celem było osiągnie, osiąganie jak najbardziej e, intersubiektywnego wyniku, intersubiektywnego w, porządku rzeczy. Mhm. Czyli jednym słowem, tutaj e, to, to, to jest ta zmiana, to jest ta zmiana, która się tutaj e, dokonała. i no, też uzasadniam w swoim tekście, że on nie mógł tego napisać, ponieważ zmieniła się mu perspektywa. Zaczynał dostrzegać coś, czego tak naprawdę nie potrafił później zapisać. Pan ma tą wyjątkową możliwość spojrzenia na tę wystawę, zarówno jako filozof, jak i historyk sztuki. I to spojrzenie historyka sztuki, co panu podpowiada na temat tych fotografii? bardzo klasyczną koncepcję sztuki. Ingarden miał bardzo klasyczną koncepcję sztuki. Właściwie nigdy nie zaangażował się w sposób taki zdecydowany w działania awangardowe, neoawangardowe. Natomiast były to działania, które no, były równoległymi działaniami w świecie sztuki w momencie, kiedy żył Ingarden. Nigdy go to nie przekonywało. I, i jednym słowem tutaj to klasyczne podejście ono jest widoczne na przykład w pewnych takich wątkach kompozycyjnych które pojawiają się które są eksplorowane przez Ingardyna, na przykład portret wewnątrz no tutaj kwestia autoportretu który gdzieś tam nawiązuje do Witkacowskiego portretu wielokrotnego tak pięknie też na, na plakacie wyeksponowano. Tak? tak, dokładnie. dokładnie. A gdybyśmy mieli, pewnie to jest temat rzeka, tak podejrzewam, ale gdybyśmy mieli wymienić takie podstawowe punkty filozofii Ingardena i skupić się na tym, na czym polega aktualność jego myśli i jego tekstów, to co byśmy powiedzieli. E Przede wszystkim aktualność, to jest taka aktualność postulowana, apel, taki apel o aktualność Ingardena. Przede wszystkim, dlaczego? Dlatego, że Ingarden podchodził z dużą, z dużym szacunkiem do surowej rzeczywistości. Stąd ta perspektywa fenomenologii, czyli opisu doświadczenia, które jest, no właśnie, na początku jest właśnie takim takim bzyczeniem, można by powiedzieć. Natomiast w tym momencie w naszej przestrzeni filozoficznej zaczynają dominować właściwie podejścia konstruktywistyczne, w których konstruuje się światy równoległe, ale i nie za bardzo sobie filozofowie nie za bardzo filozofowie chcą się odnosić do surowej rzeczywistości. Więc tutaj ta perspektywa fenomenologiczna to jest właściwie taki apel o, 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 o powrót surowej rzeczywistości. Mm. Powrót surowej rzeczywistości. To tyle, może.